Kronice Dolnego Śląska, dzień dobry. Uprzedzić musimy, że wrzesień był miesiącem wręczeń i przyjęć. W Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się 38. edycja Nagrody Kulturalnej Śląska. Radosław Mołoń, wicemarszałek województwa dolnośląskiego oraz Boris Pistorius, minister spraw wewnętrznych i sportu kraju związkowego Dolna Saksonia, wręczyli dyplomy i statuetki Nagrody Kulturalnej Śląska. Profesorowi Norbertowi Heizigowi, założycielowi Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Beacie Maciejewskiej, wrocławskiej dziennikarce i autorce książek popularyzujących historię oraz kulturę Wrocławia i Dolnego Śląska. I zmieniamy salę. Wrocławski Ratusz, 22 nagrodzone firmy z Wrocławia i Dolnego Śląska. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy. Wyróżnia wrocławską i dolnośląską ekstraklasę. To dzięki nim Dolny Śląsk jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów pod względem inwestycyjnym, podkreślała Lilla Jaroń, sekretarz województwa, która wręczała laureatom statuetki i dyplomy wspólnie z Ryszardem Petru, przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich, i Piotrem Wrzecionarzem, wiceprzewodniczącym kapituły Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego. Gospodarzem dożynek dolnośląskich 2014 było miasto Strzegom. 14 września na strzegomskim rynku uczestników święta witali m.in. marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, przewodnicząca sejmiku województwa Barbara Zdrojewska i burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, których widzimy w tradycyjnych ceremoniach dekoracyjnych, a także, a jakże, popisach tanecznych. Wśród prezentujących 23 grup z różnych zakątków naszego województwa wyłoniono najpiękniejsze wieńce dożynkowe. Zdobywcy pierwszego miejsca, wieś Ocice, powiat bolesławiecki, reprezentowali województwo dolnośląskie na dożynkach prezydenckich w Spale. Widownia Opery Wrocławskiej wypełniła się po brzegi miłośnikami muzyki folklorystycznej. To 7. festiwal tradycji Dolnego Śląska, a w foyer można skosztować lokalnych wyrobów kulinarnych. Na scenie m.in. ratowiczanki z Ratowic, ciepłowodzianki z Ciepłowodów, echo z Bolkowa, radośni z Wróblowic, pęcławianki z Białołęki, skrzynczanki ze Skrzynki, a w Kronice Dolnego Śląska Dawidenka. Najmłodsza orkiestra kameralna świata, orkiestra Suzuki di Torino, wystąpiła na Wratislavia Cantans wraz z chłopcami uczącymi się śpiewu pod auspicjami Filharmonii Wrocławskiej. Maluchy wyposażone w dostosowane do wieku malutkie instrumenty najpierw słuchają utworu, potem powtarzają, a dopiero z czasem poznają zapis nutowy, i to nie zawsze. Tym razem znany fragment z Nabucco Giuseppe Verdiego. Dają radę. Kolejna Kronika Dolnego Śląska już wkrótce.